Pani marszałek, Wysoka Izbo, podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych zostały zgłoszone dwie poprawki. Połączone Komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyły te poprawki i rekomendują przyjęcie pierwszej poprawki, która mówi o wyłączeniu zapomóg spod egzekucji, zapomóg udzielanych przez kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz rekomendują odrzucenie drugiej poprawki i przyjęcie całości projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.